No i tu wystawa pokazywała od lewej strony, od końca. Jakieś moje zielenie ulubione. Tu ala Jason Pollock. I nadal zielenie i kolorowo. Jeszcze tak kolorowo tu chyba nie było. Proszę zobaczyć te, jakie radosne. Także kolor, kolor, jeszcze raz kolor. Piruety delfinów i tu ten duży obraz. 2,60, wersja pierwsza, mamy 60. Teraz są boki właśnie zaokrąglone, bo on jest teraz zrobiony, zmniejszony ze względów transportu. Także boki są zaokrąglone. Tu nowy obraz, tegoroczny, majowy. Jeden. Siedem obrazów w jednym, bo mam 7 właśnie obrazów 100 na 100 i grubość tradycyjnie 3D, 3,5 cm. No, część obrazu będzie na sztalugach, wiadomo. To mój drugi księżyc. Tu w Ostródzie był. Nadziei czekanie. Ten obraz jeszcze nie był prezentowany na wystawach. Też bardzo grafika. No i faktura bardzo, bardzo gruba. Taki wodospad. Wulkan emocji. No a tam moje darówko. Tu na Michalskiej. Magdaleny malowałem, przy okazji 3. Jeden mi jeszcze został. No i inspiracje. Inspiracje, moc. Inspiracje. No moje zielenie ukochane. No to taki tulipanek tradycyjny. Można powiedzieć, to astry. Aż głos mi, pić mi się chce chyba. Głos mi zasycha. No i słynne łzy księżyca. W końcu chyba na 5. raz na wystawie. Był w Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa. Był w Gdańsku. Tu są za szkłem, to na sztalugach. Obrazy z Lego, no nie będę teraz szkieł wyciągał, są ładnie oprawione. No i ten radosny mój obraz. Czerwienia, boki czerwone. Ten też znany obraz. Tu w szkle. Za szkłem, tym może bokiem. No, mój Manhattan. Też warty obejrzenia. Na mojej magicznej ulicy brał udział, jak jeszcze istniała, na piętrze galeria. Też lubię te obrazy, są takie trochę inne. Tu nowy obraz, no trzeba coś nowego też. Też faktura taka mocna. No, tradycyjnie mój portret, bo tu będzie moje miejsce dyżuru. Będę mógł się spotkać też później, nie musi być to dzień tego, jeżeli ktoś sobie życzy, wystarczy, napisze do mnie, zadzwoni. No i moje widoczki.
No i tradycyjnie łódź abstrakcji i moje nenufary. A kończymy prezentację ponad 5 minut. Głową muru nie przebijesz. Dziękuję bardzo.